Siemanko, tu Radio, wy jesteście na kanale Radio Flatout. Ja natomiast chciałbym was bardzo przeprosić za mój roboczy strój, ale dzisiaj będę trochę pracował. Właściwie dzisiaj zaczniemy odcinek, który będzie kompilacją wszystkich prac przez ostatni rok przy tej Astrze. Astra, tak zwana Disastra. Mniej więcej rok temu zacząłem pracę przy niej przy wiązce elektryce. Został tam zamontowany komputeremu i no właśnie, mieliśmy mnóstwo problemów, bo się okazało, a zresztą co wam będę mówił, sami zobaczcie. To jest Astra C20XE, nad którą teraz pracuję. Tak, no moim zadaniem było tu, właściwie jest, bo jeszcze nie skończyłem, zrobienie nowej wiązki elektrycznej pod EMU Classica. Trochę opowiem, co tu się już podziało, bo część prac została zrobiona. Przede wszystkim konwersja z starej cewki, palca, rozdzielacza i tak dalej na kopy, czyli coil on plug. Ja zastosowałem tutaj kopy z Civica Typera K22, ale szczerze mówiąc one tu siedzą tak trochę perfect fit. Zrobię tu jeszcze jakiś bracket na to i myślę, że będzie fajnie, jeżeli ogarniają Typera. Ja stosowałem również ponad 400-konny Evo, to myślę, że do Astry będą też. I tak, mamy zrobioną wiązkę już cewek. Ona jest podłączona już do wtyczki EMU. Tu jest wyprowadzony kabel z napięcia, który będzie dawał 12 V. On musi iść koniecznie przez fusebox. Zrobiona jest cała wiązka, jeżeli chodzi o wtryski. Wtryski wrzuciłem z Saba 900 Turbo. One mają wydatek 320-330, więc myślę, że nawet jeżeli padnie pomysł przejścia na etanol, to one będą śmigały w okolicach 80-90%, więc spoko. Oczywiście w tym aucie nie będzie przepływki, tak jak mówiłem, wstawione pod map w sensorze. Zobaczymy, jak te wałki będą się zachowywać. Jeżeli będzie problem ze stabilnym podciśnieniem, to przejdziemy na tryb Alpha N, ale to zobaczymy w trakcie. Dobra, to przejdziemy do środka. Tak. Komputer będzie tutaj przymocowany do klatki. O, jakoś tutaj nie wiem, czy widać. Mam nadzieję, że widać. Tutaj będzie ten fuse box, o którym mówiłem, czyli te najważniejsze rzeczy, które wymagają bezpiecznika, czyli w tym wypadku będzie cewki, wtryski, sonda szerokopasmowa i other stuff, czyli tam komputer i takie inne rzeczy, które pobierają mniej prądu. Zakręć w jedną, w drugą. No i wróć. W miesiącu czasu w końcu udało nam się odpalić samochód. Już działa, zaraz zaczniemy strojenie. Pokażę, dlaczego auto nie działało. To jest trigger z Moteka 2,5. Wszystko jest zajebiście, ma 60 minus 2 zęby, tylko że tak się złożyło, że brakuje nam jeszcze jednego. Tutaj. Ktoś najprawdopodobniej kiedyś musiał, nie wiem, albo blokować rozrząd oto, albo nie wiem, co chciał zrobić. Tak czy inaczej, z niewiadomych przyczyn auto nie chciało się synchronizować. Dopiero po kilku dniach znalazłem, o co chodzi. Niestety trzeba było wyjąć wał. Teraz już auto odpala, mimo że jeszcze jest taka bardzo mocno defaultowa mapa. No, zobaczymy. Obrotowy szkula. Oczywiście tradycyjnie bez zaworu wolnych obrotów, więc wolne obroty poprzez fuel card są rozwiązane. No i zaraz wyjeżdżamy na drogę, zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Jesteśmy po strojeniu.
jak się jeździ na gorąco? Moja Astra nie była taka. Okej, jest dobrze. No dajesz. Jak zobaczyliście, problemy mogą być również w dziwnych miejscach, bo nie spodziewałem się, że samochód, który teoretycznie działał na seryjnym kompie z tak uszkodzonym triggerem, no, nie mógł współgrać z EMU. Tak czy inaczej, Astra zaliczyła sezon w SMB, gdzie wielokrotnie podgryzała Typery, chwilami nawet Lancera Evo. Więc okazało się, że auto jest w miarę prędkie. Teraz będzie o wiele trudniejsza misja, bo zrobienie w miarę szybkiego C20X nie jest czymś bardzo trudnym, bo tych samochodów jeździ sporo na świecie, ale prawdziwym wyzwaniem będzie zrobienie, by ta Disastra zaczęła skręcać. Pokrótce opowiem, jaki będzie zakres prac tym razem. Przede wszystkim tak. Najważniejsze będzie kompletna relokacja punktów mocowania przedniego zawieszenia i zrobimy to na dwa sposoby. Pierwsze, zaprojektowałem takie nakładki na top mounty, które zostaną wspawane w seryjne miejsca. Dodatkowo zostanie to przesunięte do tyłu, więc da nam to wyższy kąt wyprzedzenia sworznia. One zostały zaprojektowane, by współgrały z top mountami Z46. Więc oczywiście one mają regulację tylko w jednym kierunku, ale przez to, że mamy to od cholery dziurek, montując to w różny sposób, będziemy mogli też regulować kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, o co tak naprawdę będziemy głównie walczyć. To tyle od góry. Druga rzecz, zaprojektowałem customowe sworznie. One są dużo dłuższe i chodzi o to, by właściwie to ma działać dwojako. Pierwsza rzecz to poprawienie roll center, czyli punktu obrotu zawieszenia. Ja myślę, że zrobię jakąś serię o właśnie sportowym zawieszeniu, o takich pojęciach typu bumpster, roll center, camber gain. Ale to może później. Póki co, właśnie długie sworznie, które poprawią nam roll center. Do tego będzie zrobiona nakładka na maglownicę, która nam poprawi bumpster, czyli auto nie będzie myszkować na hamowaniu i przyspieszaniu. Dodatkowo, akurat jeszcze tego nie mam, ale zaprojektowałem podstawę sworznia, która będzie dawała zupełnie inne kąty, więc auto będzie wysunięte na zewnątrz koła i dodatkowo do przodu, więc kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy będziemy regulować na górze i na dole. No, a na dole dodatkowo jeszcze negatyw. Więc co, no to chyba tyle z pogadanek. Ja to będę pewnie przez najbliższe kilka dni nagrywał, bo roboty jest dosyć sporo, więc ja jestem sam, więc mam nadzieję, że no nie jedźcie mnie proszę za spójność tego materiału, bo głównie pracuję, a nagrywanie jest przy okazji. Zostańcie. Jestem już po pierwszych przymiarkach i jest kilka dobrych wiadomości. Przede wszystkim sworzeń, który zrobiłem customowy, pasuje, więc to jest dobra wiadomość. Druga jest taka, możecie teraz zobaczyć mniej więcej, jak będzie zamontowany. Staram się to jakoś jedną ręką zrobić. Jak teraz będzie zamontowany wahacz? Będzie mniej więcej tak. Miałem kilka problemów. Przede wszystkim trzeba będzie na pewno poluzować stabilizator i dwie strony ustawić dużo niżej, bo wahacz dosyć mocno był trzymany przez stabilizator. Rzeczą, którą jeszcze nie wiem, a zobaczymy w trakcie, będzie tylna tuleja wahacza. Ona robi takie dosyć srogie kung fu, ale no nie wiem, no jestem w stanie ją nagnieść ręką, więc może tak źle nie będzie. Ale to rzeczywiście będzie jakaś tam część, którą trzeba będzie obserwować, bo być może ona się będzie trochę szybciej zużywać.
Odebrałem część rzeczy z cięcia wodą, które w tym projekcie akurat będą kluczowe, jeżeli chodzi o zmianę geometrii. Pokażę wam, o co chodzi. Zaprojektowałem nową podstawę sworznia. Po lewej stronie możecie zobaczyć seryjny sworzeń. To jest zaprojektowany przeze mnie. I on ma tutaj takie prostokątne miejsce, w którym będzie wstawiona ta oto rurka. Ta oto rurka zostanie nagwintowana i wkręcany będzie w nią unibal. W ten sposób punkt mocowania koła zostanie przesunięty na zewnątrz i do przodu samochodu. Bardzo czekałem z projektowaniem tego, aż będę miał samochód na podnośniku i tak dalej, bo nie chciałem, żeby tam coś ze sobą kolidowało. Tutaj mamy dwa modele. To jest, po lewej to jest przerysowany seryjny sworzeń, po prawej jest mój. Już całego tutaj unibola nie rysowałem, ale to generalnie jest jego główka. I tak, chciałem, żeby koło było na zewnątrz przesunięte w okolicach 20 mm i w tym wypadku jest 1971 i przodu 27 mm. Wstawienie koła na zewnątrz da nam statyczny camber około 2,5 stopnia, a tutaj przesunięcie koła do przodu powinno nam przybliżyć kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy do około 5. Statyczny camber 2,5 stopnia to dosyć grubo, dlatego top mounty nie będą naskładane na seryjne miejsce, tylko planuję je przesunąć na zewnątrz i delikatnie do tyłu. Więc tak jakby poszerzymy cały samochód o jakieś 20 mm. Chciałbym dojść do takiej geometrii, że statyczny camber to będzie stopień 45 minut i kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy w okolicach 5-6 stopni. 6 to może będzie za grubo, ale w okolicach 5 bym celował. Jako że te moje pierścienie, które widzieliście wcześniej, nie do końca będą się pokrywać z seryjnymi otworami, bo część tego pierścienia, nazwijmy to, będzie tak jakby w powietrzu, pomyślałem, że zrobię dodatkowe wzmocnienia. Jest to taki pierścień o grubości 8 mm, który wstawię TIG-iem w ten sposób. Myślę, że to cholernie wzmocni cały kielich, bo to ma 3 mm, to ma 8, więc myślę, że nawet na szutrach nie będzie z tym problem. Ostatnią rzeczą, którą mam przygotowaną, to są rurki tak zwane precyzyjne. Jest taki sam materiał, taka sama stal, z której się robi klatki bezpieczeństwa. To jest rurka 22x4, więc średnica wewnętrzna to jest 14 mm. Ja, żeby ją nagwintować pod gwint M16 na 1,5, będę musiał rozwiercić o 0,5 mm. Wtedy ją nagwintuję, spawam za pomocą migomatu w podstawę i będziemy mieli sworznię. Tulejki wyszły bardzo fajnie i już właściwie są gotowe do gwintowania. Jedziemy. Gwintowanie zawsze przebiega dwuetapowo. Najpierw jedziemy tym delikatniejszym, a na koniec oczywiście wykańczającym. I tak jak mówiłem, przy wierceniu, również przy gwintowaniu dobrze jest nasmarować gwintownik olejem. Przy gwintowaniu najważniejszy jest tak naprawdę pierwszy dotyk. W zależności od tego, jak włożymy gwintownik jedynkę, to tak nam wyjdzie gwint. Jeżeli go włożymy pod kątem i zaczniemy gwintować, no to niestety najprawdopodobniej ten gwint będzie spieprzony, więc trzeba dużo czasu poświęcić na to, żeby go idealnie prostopadle ustawić. Nie musimy używać za dużo siły. No właściwie, jeżeli dobrze go ułożymy, to powinno samo się wkręcać. Jeżeli poczujecie opór, to warto się wycofać, bo najprawdopodobniej wtedy uszkadzamy wiórkami gwint ten, który się już zrobił.
Warto też raz na jakiś czas przejechać odkurzaczem, tak żeby wyczyścić miejsce pod gminą. Tak wygląda po przejściu pierwszego gwintownika. Jestem bardzo zadowolony. Nie ma żadnych ubytków. Teraz będzie chwila prawdy. Czy Unibol się wkręci, czy się nie wkręci? Jak myślicie? Mam nadzieję, że się wkręci. Jak się nie wkręci, spoko, mam jeszcze metr tej rury, więc damy radę. Zobaczcie, jak wyszło. No i jedziemy. Powinno się wkręcać rękoma. Nie ma żadnego problemu. Okej, wygląda bardzo dobrze. Ja w międzyczasie zrobię drugą. Ale zanim to zrobię, to pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. Seria Radio Flat Out. Myślę, że będzie fajnie. Żeby łatwiej mi się spawało, to oczywiście oczyszczę najpierw te elementy z rdzy. Już są silky smooth. No to zbliżamy się do najciekawszego momentu, czyli do przyspawania tulejki do samej podstawy sworznia. Zaraz ją zapunktuję, a później już dokładnie porządnym, grubym spawem ospawamy. Na dzisiaj chyba już kończę. Zobaczcie, jak wyszło. Po prawej oczywiście seryjny, po lewej mój customowy. I jest rzeczywiście tak, jak oczekiwałem. Gwincik przeżył spawanie, więc bardzo fajnie. Profilaktycznie tylko przyleciałem go gwintownikiem. Teraz tutaj jest jeszcze sworzeń, ten, który musiałem wytoczyć. On też jest dużo wyższy. Czekam na tulejkę, która będzie tutaj dystansem pomiędzy unibolem a zwrotnicą i właściwie będzie można to montować. Niestety odkopanie wszystkich materiałów dotyczących disastry zajęło mi trochę czasu, dlatego chyba podzielimy opowiadanie o tym aucie na kilka odcinków, więc jeżeli Wam się podobało, to zostańcie na dłużej i co? Do zobaczenia.